Czy pamiętasz bazarowe tłumaczenia? O kurwa, chciałem zawsze zagrać w tą wersję Spidermana. Pozdrawiam starych i nowych adoratorów Spidermana. Przemawia do Państwa jeden z twórców Spidermana, Stan Lee. Nasz bohater Piotr Parker, bardziej znany. Piotr Parker. To dopiero początek, adoratorzy pająka. Adoratorzy pająka. O kurwa, to jest dobre. Hej pająku, mamy przykrości. Odbywa się rabunek banku. Użyj swojego pajączego kompasu, by okazać się koło banku. Dzięki Kasiu. Co, dzięki Kasiu? Co on powiedział? Dzięki Kasiu. Czarna kocica Kasia. Co to jest? Kasia akurat podawała tłumaczowi herbatę. Lektor tam siedział w tej budce i przyniosł mu herbatkę z cytrynką. I on wtedy do niej... Dzięki Kasiu. Uwielbiałem tą grę. Dużo czasu spędzałem po prostu bujając się w demie. Padał. Revento pyta, to jest podłożony głos dla Beki czy legitny dubbing? Tak jak masz w tytule, bazarowe spolszczenie, czyli coś, co pewnie mogłeś kupić na bazarku, na stadionie i zostały już pliki gry zmodyfikowane przez goska, który się tą dystrybucją zajmował. Dziękując naszym dobrym sąsiadom, jeszcze jeden gotów Spider-Man. Nie zrozumiałem w ogóle. Dzięki za mnie ocalenie! Dzięki za mnie ocalenie. Podniosę przedmiot, wcisnąwszy cios i rzucę go, wcisnąwszy cios ponownie. Wcisnąwszy cios. Dobra, tyle było. O, zacznijmy to. Witam wszystkich. Chyba każdy słyszał o ruskich tłokach, więc bez pierdolenia oto lista o 8 ruskich tłumach. 2020. Miejsce 8 Carmageddon. A, to ci gówno. Teraz... Początek nowego tysiąclecia był podobny do końca ubiegłego, tyle że gorszy. Większość ludzi mieszka... 5 Soldier of Fortune. Najwyższa pora potwierdzić swoje... No dobra, zacznijmy. Podoba mi się, że też napisy po polsku, więc możesz sobie skonturować. A klubowa gmino już cały sezon i najwyższa pora potwierdzić... My tu mamy... ...zakładników, mimo wszystko chce zapalić komarzy. Co to za Kapitan Price? Numer 4 Max Payne. Yo! Ej chłopy! Hej chłopy! Hej! Jak się macie? Słyszycie mnie? Hasło, Jacek kto? A dobra już, no dobra, Jacek w Demek, że jak mój najlepszy ruski dubbing był w Half-Life. Nie mów, że jest ruski dubbing do Half-Life'a pierwszego. Żartujesz. Numer 3 Half-Life. Nie. Nie wierzę. Nie miałem pojęcia. O kurwa mać. Witamy w systemie osobistej osłony. Osłonę włączoną. Mamy w systemie osobistej osłony. Ściągam to w tej chwili. Ma ktoś link? Ja muszę to ograć. Muszę w tej chwili to ograć. Marcin Portal i GLaDOS mówiąca tym głosem. Tak! Jak chcę się dowiedzieć, jak ten. Jak announcer brzmi z Black Mesy na przykład. O kurwa mać! Dobra, zacznijmy od tego, od training roomu. Zobaczmy, czy już tam się zaczyna... Kurs szkolenia podstawowego. O Boże. Witam na wirtualnym treningu. Nauczysz się korzystać... Nie wierzę, kurwa. ...ze swego skafandra, który jest przeznaczony dla pracy w niebezpiecznych warunkach. Jestem tu. Widzę, jakby nie da się ukryć, że jesteś. Mamy w systemie osobistej osłony. Poruszanie się w skafandrze może wydawać się na początku trochę niewygodne. Poćwicz trochę. Ja zaczekam na ciebie za rogiem. Dobrze. Szczerze się boję, jak będzie Barney brzmiał na przykład. Dobra robota. Te skafandry czasem wydają się skomplikowane. Przejdź dalej. Kleiner, dziękuję ci, Kleiner. Kontynuuj. Uda ci się. Dziękuję za wsparcie. Długie skoki potrzebują specjalnego... Energetyczny system poruszania się włączono. Trzeba kucnąć... Czekajcie, że go przyciszyć. O kurwa. Dobra. To wszystko jest przetłumaczone, jest kurde też tekst przetłumaczony. Że widzisz tarczę, trzeba trafić w nią. Jeżeli dostaniesz uraz... Wiecznie łamanie. Automatyczny medyczny system włączono. Dodatkowa morfina. Potrzebuję tego moda w dwójce. Pawulonik zaaplikowany. Boże, czemu ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje? Czemu mi nikt nie powiedział? Fantastycznie. Wiem, dziękuję. Włącz latarkę dla następnej strefy. 15 odsetki. 30 odsetki. Ej, było power przez chwilę, potem. Czemu odsetki? Jezu, ale jestem szczęśliwy z tego, że to bazarowe tłumaczenie istnieje. Uwaga, niebezpieczny poziom promieniowania. Wjeżdżasz do Czarnobyla i słyszysz ten głos, co robisz? Przeprowadź ochroniarza do następnego pokoju. Dobra, Barney. Dobra. Oczywiście, idę za tobą. Oczywiście, idę za tobą. Do ciebie? O. Gratuluję, skończyłeś szkoleniec i teraz możesz korzystać z systemu osobistej ochrony. Kurs szkolenia, wszedłem, mamy to. Prawka nie mam, ale przynajmniej jest to. Dzień dobry, witam w systemie tranzytowym Czarna Mesa. Ten auto... Czarna Mesa! Dublaż oddaję, to jak funkcjonowała Czarna Mesa. To jest dosłownie, wyobrażam sobie, że to jest Black Mesa, odpowiednik na Sybirze. Kongres naukowców od... Gordon Freeman jest w moim wieku. O kurwa. Protip, nie zbliżaj kryształu do lasera. Dobrze, zapamiętam. Dzień dobry, panie Freeman. Pan się spóźnia. Przepraszam, jednak muszę zostać tutaj. Czy możemy to zrobić trochę później? Ej, do zobaczenia. Będziemy razem na piwo. Przepraszam. Cześć. Proszę, nie przeszkadzaj mnie, dopóki ja nie skończę eksperyment. O, ten ma mocny akcencik. Przepraszam, jestem zajęty. Dobrze. Oj, lepiej, co robisz? Ja Gordon, przecież nie chcę, żebym miał problemy. Cholera. Czy odesłałeś swój raport administratorowi? Tak. Ej, humorek... No, musi się skończyć pomyślnie, tak? Tak jest. Humorek zachowany został. Dobra, jesteśmy w przebieralni. Kurwa, naszego ulubionego. Uwaga. Boże, nie mogę przeżyć tego, że nas coś takiego spotkało wspaniałego, jak tłumaczenie HEV. Witamy w systemie osobistej osłony. To jest bardzo bezpieczny dzień. To za dużo, to niezdrowo. Zgadzam się. Sorry. Nie doleciałem do drabinki. Gratuluję. Czego? Po prostu musisz doczekać się końca próby. Okej. Okay. Trzeba poczytać trochę fantastyki. Na pewno nie. Co? Boję się, że dzisiaj my trochę odstępujemy od standardowej procedury badań, Gordon. Tak, jednak mamy powody. Gordon nie może grać bohatera. Przecież on jest najlepszym fachowcem. Wszystko będzie w porządku. Dokładnie. Sprawdzenie. Co? Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Zbrodnie? Nie, sprawdzenie. Sprawdzenie, dobra. Będziemy podtrzymywać moc na 80%, dopóki nie przybędzie nosiciel. Nosiciel! Widzę. Tego oczekiwaliśmy. Przegranie o 5%. Przegranie? Tak, wydaje mi się, że to żaden problem. Wszystko w porządku. Kontynuuję. Jak tam ładnie zagrał gość. Tam 5%. Popatrz na swoje oka. Pokaż, popatrz na swój okaz. Gotowi jesteście na incydent kaskadowy? Standardowa procedura, niestandardowy okaz. Dawaj, Gordon, skieruj nosicie do portu analizatora. Co on tam robi? Nie trzeba się martwić, niech pan kontynuuje. Dawaj, Gordon, nie masz psychy. A kurwa! Gordon, odejdź od promieni. Dołączymy, spróbujemy dołączyć. Ono się nie dołącza. Ono... Nie! Nie! Jak ich rozjechało! Okoliczności nieprzewidziane. Wiesz co mnie bawisz, to jest... Pewnie dla kilku osób z czatu to jest pierwszy kontakt z Half-Life'em w ogóle. I muszą to widzieć w takiej wersji. Pół życia, całe życie konsekwencje. Czekajcie, muszę to dać na streamie po prostu. To musi być cały czas na streamie. Najważniejsza broń, pamiętajcie. Też zabinkowane! Gordon, tak cię widzieć! Co to jest? Co to są za ludzie? Co to jest? Co to są za ludzie? Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Komunicja się skończyła! Komunicja się skończyła! Wida towarowa była zawsze zajebista tutaj. I bardzo mi się podobało, co tutaj robią. Że ty masz takie, o, można się odstresować! Można sobie zjechać na spokojnie i się nie bać. I potem patrzysz w górę. I te skurwysyny na ciebie skaczą. Mikrowanie headcrabów to jest najlepsza rzecz, jaką można robić w tej grze. Kurwa jeszcze. Małe uszkodzenia. Dobra, zostało ich trochę tutaj. Mogłem je pozabijać. Czekaj, jak je zbejtować, że wpadły do wody? A, tak. O kurwa. Ja brzmię łamanie. No widzę. Tam kość jakaś moja jest. Powiem wam szczerze, że jak myślałem o tym, że zagrać w Half-Life'a na streamie, to myślałem raczej o tym, żeby ograć Black Mesę. Bo uważam, że Black Mesa jest lepszą grą od pierwszego Half-Life'a. Ale ten dubbing robi robotę. I to jest właśnie warte ogrania. Właśnie, bo dubbing w tej grze tylko na początku i na końcu. Ciekawe, czy walka z Nihilantem ma dubbing. Małe zwołania. Kocham GVS. Kurwa, chciałbym GPS mieć z tym głosem. Wojsko w którym jest w tym chapterze? A nie da się chaptera wybrać chyba. Dobra, to weźmy map C1A3. Uzyskaliśmy nieprzyjaciół. Dobra, więc skipujemy trochę, bo chcę zacząć ten dubbing. O mój Boże! Nie mam hewa. Witamy w systemie rozpoczętego wody. Osłonę włączono. Atmosferyczny czujnik. Więc odblokowałem sobie trochę broni. Mam nadzieję, że nam to nie przeszkadza. O kurwa! A nie, dobra, wybiłem już wszystkie z git. Chodź, chodź. Zamykamy. Chodź. Dobra. Zapomniałem. Czy ty naprawdę chcesz tam wejść? Idź tam. Wspaniale. Dobra, wiesz co? Hitnąłem, kurwa, to... Hitnąłem tą skrzynką. Nie myślę, że ty... Prowadź. Boże, co się dzieje? Dobra, zgliczowało się trochę. Małe złamania. Małe złamanie. Dobra, C4A3 to Nihilant. Okej, okay. C4A3. Nihilista. Nihilista! Co to? To jest... Jest dubbing! Nihilista ma dubbing. Ja chcę G-mana usłyszeć. Zobaczmy. To jest Gordon Freeman. Pomogłem panu zrzucić siebie broń. Tym bardziej, że ona jest własnością rządu. Witamy w systemie osobistej osłony. Osłonę włączono. Zagłosiłem G-mana, jeszcze raz. Dobra robota. Jestem zdziwiony. Okej. Poleciłem pana swoim pracodawcom. Czas wybierać. Dzięki, Mr. Digbig. Kurwa, zresetowała się kwestia G-mana. Znowu zresetowałem kwestię G-mana, bo znowu zrobiłem escape. Kurwa. Obserwowanie jest zakończone. Obiekt nie dotrzymał się wymagań pracodawcy. Au. Ale jest Spider-Man. Jestem Spider-Man! Patrzcie, jakie mam liny! Ha! Już wyżej nie wejdę, jestem za gruby! To jest dosłownie w top 8 ruskich bazarowych tłumaczeń. Czemu? Numer 1. Red Alert 2. Panie prezydencie, generał Carl Pentagonu jest na 5. linii. Słucham pana. O czym pan mówi, generale? Z danych Noradu wojska sowieckie i ich awiacja przekroczyły naszą granicę. Nie wiem, jak oni to zrobili, nie postrzeżenie. Dziękuję, Kasiu. Nie ma w tym sensu. Tak, tak. Aleksie, co u nas tam się dzieje? O, pan prezydent. Co pan ma na myśli? Na co się obraziłeś? Słuchaj mnie, uważnie. Ja nie twój pes, Mr. Prezydent. No co się obraziłeś? Nie bądź tam tak dumny, prezydent. 10 sekund do strzału! Otwieraj szyby! Jerry, co? Trzeba otworzyć szyby, inaczej wybuchną tutaj! O Boże. Cudowny ten dubbing. Zdrowie. Serio, coś jest, nie rozumiem, co z tym... Wow. Dziękuję. Burger. A ja kurwa te chipsy jak zwierz. Let's go. No. I'm in the middle of carrying a League of Legends game about to close it out, and my braless wife brings me a sandwich, not asked for, with chips as I get a double kill bot lane. So how is your day going? Oh.